Wrzesień to miesiąc świadomości nowotworów u dzieci, miesiąc onkoczujności, czyli tego czasu, kiedy sprawdzamy, czy wszystko jest ok, kiedy uświadamiamy przede wszystkim rodziców, co można zrobić, żeby nie zetknąć się z najgorszym, albo żeby znaleźć przeciwnika dużo wcześniej niż on nas znajdzie. Ze mną pan Krzysztof, tata Jagny, Dzień dobry. pacjentki kliniki pediatrii, onkologii, hematologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, w której dzisiaj jesteśmy, w której dzisiaj rozmawiamy. Panie Krzysztofie, jesteście w tej chwili w klinice od jak dawna? Jesteśmy tutaj od 12 czerwca, czyli minęły nam jakiś czas temu, niedawne 3 miesiące. Jak to się wszystko zaczęło? Wszystko się zaczęło bardzo szybko. Można powiedzieć, że tak trochę znienacka, bo samą diagnozę poprzedziło badanie, zrobienie morfologii przy okazji jakiejś infekcji górnych dróg oddechowych. Czy to była infekcja? Przepraszam, że przerwę, ale Proszę. bo już rozmawiałam z paroma osobami, z paroma rodzicami. Czy to była infekcja nawracająca, czy po prostu taka, która budziła jakieś wątpliwości? Skąd to badanie? To była rzeczywiście taka infekcja. Każdy, kto ma dzieci, my mamy trójkę dzieci, to są takie infekcje, które mamy regularnie, można powiedzieć sezonowo. Jeśli ma się małe dzieci, to zna się te infekcje. To są już takie utarte schematy, które się realizuje. To są inhalacje, to są jakieś tam ewentualnie leki antyhistaminowe, czy ewentualnie wykrztuśne i idzie się z tą infekcją przez chwilę, po czym ta infekcja się kończy i idzie się dalej. Ta infekcja była trochę inna, ale no, ona gdzieś tam wcale nie wskazywała, że to jest inna, dlatego że mieliśmy okres deszczowy, mieliśmy kilka podróży do znajomych. Tam okazało się, że warunki atmosferyczne, że deszcz, tu gdzieś park rozrywki, ale też deszcz. Córka przemokła, okej, okay. My pojechaliśmy do tych znajomych, w związku z tym, że ta infekcja była bardzo taka lekka, nie wpływała na jej energię, na jej chęć zabawy. Pojechaliśmy na jedną wyprawę właśnie z inhalatorem, więc ją tam z rana ta inhalacja, później Jasne, jakieś takie leki. standardowe postępowanie, jak przy Normalna każdym, rzecz, tak. normalna rzecz. Nic w żadnym razie nie wskazywało na tym, że ta infekcja, że ona nie może z tej infekcji wyjść z innego powodu. Byliśmy dwukrotnie u lekarzy, którzy nam zmieniali leki, czy tam je trochę modyfikowali. I kiedy wróciliśmy z tej wyprawy, ona lekko zagorączkowała. Wieczorem miała jakieś tam, powiedzmy, 37,5, niecałe 38, nawet nic takiego wielkiego, ale stwierdziliśmy, okej, dobra, to idziemy w takim razie sprawdzić, może coś się zmieniło, trzeba ją osłuchać i tak dalej. Na szczęście trafiliśmy do lekarz pierwszego kontaktu, która no, gdzieś tam zwróciła uwagę na jej większą ilość siniaków na nogach, na to, że ma troszeczkę powiększoną śledzionę, no i właśnie to, że ona długo w tej infekcji jest. To Długo było to to. znaczy tydzień, dwa. To było więcej niż 2 tygodnie na pewno. Tylko, że to było właśnie, to było tak, że my dostawaliśmy gdzieś tam, dostaliśmy takie informacje od lekarzy, tak, że ona może na przykład iść do przedszkola mimo tego, bo tutaj to nie jest żadna infekcja poważna, to nie jest żadna bakteryjna, więc Czyli ona sobie znowu taki chodziła. standard, Nic, który to tak jest coś, co naprawdę z usypia. dzieciakami się tak. Dokładnie. To jest coś, co na pewno nikogo, żadnego rodzica by jakoś tam nie zaniepokoiło. I skąd to badanie krwi? Właśnie z przedłużającej się infekcji i takich podejrzanych Przedłużająca się objawów? infekcja, tak jest. Przedłużająca się infekcja to był taki pierwszy sygnał, na co zwróciła lekarz uwagę. Ona co prawda podejrzewała coś innego, wskazała na mononukleozę, ale jakby troszeczkę jakby w tą stronę, tak czy inaczej ta morfologia była potrzebna. Jak się zrobiło tą morfologię, to było dokładnie, mogę się mylić co do dnia, ale to było dzień poprzedzający przyjazd tutaj na hematologię, tutaj na UCK. Okazało się, że wyniki są zupełnie totalna karuzela. Totalnie wszystko jest rozchwiane. No, przede wszystkim leukocyty, które były wielokrotnie przekraczały normę.
I to już był taki, to już była bardzo szybka ścieżka, dlatego że jak my zrobiliśmy, jak byłem z córką na wizycie i zrobiliśmy tego samego dnia badania krwi, to po południu już mieliśmy telefon z poradni, gdzie już dostaliśmy w zasadzie nakaz pojechania bez jakiegoś tam przystanku na oddział hematologii, gdzie już ordynator wiedział, że będziemy, więc jakby to mnie też jakby no wiadomo zaniepokoiło, ale jednocześnie jakby tak cieszyłem się, że tutaj tak szybko to potrafi zadziałać i tak skutecznie. Czy lampka już się paliła wtedy? O, oczywiście. To znaczy ten wynik, który zobaczyłem w systemie, on jakby trochę jakby nie byłem w stanie zebrać myśli. W tym samym momencie dostałem ten telefon i wtedy wiedziałem, że rzeczywiście mamy do czynienia z czymś poważniejszym. Nie sądziłem, że to jest białaczka. No, jakby nic mi nie wskazywało. Tak? Ona cieszyła się świetną energią. Jakie było rozpoznanie? Ostra białaczka szpikowa. Ostra białaczka szpikowa i no kiedy się słyszy taką informację, nie spodziewając się w ogóle, no to jest ogromny szok. Czy jak tu przyjechaliście, co czuliście? Byliście tu wszyscy, bo mówi pan, że macie trójkę dzieci. Mamy trójkę dzieci, zostawiliśmy synów, oni są troszeczkę starsi, zostawiliśmy w domu, powiedzieliśmy, że wrócimy, że jedziemy do szpitala sprawdzić. Jesteście z Gdańska? Jesteśmy z Gdańska, tak. Czyli było blisko do szpitala? Było blisko, mieliśmy też gdzieś tam w odwodzie bliskich, którzy w razie czego mogliby się zająć, ale jakby zrobiliśmy to trochę inaczej, przyjechaliśmy tu wstępnie dostaliśmy już tą informację, ona oczywiście od razu została tutaj. Później okazało się, że musimy, że ta ścieżka leczenia albo nawet tego rozpoczęcia, ona musi być bardzo też szybka, dlatego że pamiętam te słowa jeszcze, że to jest bardzo trudny albo bardzo trudny przeciwnik. Jak usłyszałem to i każda kolejna informacja tak naprawdę pogłębiała tylko no gdzieś no ten niepokój, czy strach, obawę, jakby smutek, żal. Czuł pan złość? Czuł pan wściekłość? No, czuł pan... Chyba nie. To nie były te uczucia, które gdzieś tam nam towarzyszyły, przynajmniej mi. No, przez to, że nie znałem, i to jakby jest clue. Dla mnie jakby zawsze gdzieś tam staraliśmy się i staramy się wspierać poważnie chorych, te zbiórki, często te fundacje, które gdzieś tam się tak przewijają przed oczami chyba każdego z nas. To było zawsze tak odległe. Że to dotyczy innych? Tak, to dotyczy innych. To było oczywiście, zawsze to było wielkie współczucie, ale też w zasadzie nigdy nie zgłębianie tych chorób nowotworowych. Ale czy była taka refleksja, że no może powinniśmy sprawdzać? W jaki sposób zabezpieczać się, Na pewno czy nie badać? Wtedy, aczkolwiek to, że my wtedy nie rozumieliśmy tak naprawdę tej choroby, nie rozumieliśmy tej formy leczenia, takiego długotrwałego i narażonego na różne powikłania, ale jednak idącego w stronę zdrowia, to było dla nas coś nowego, a dla mnie z czasem to też było coś takiego, gdzie ja chciałbym usłyszeć od kogoś wcześniej to, co teraz wiem i w takich jakby prostych słowach, bo jak po tym fakcie, kiedy analizowaliśmy, nie staraliśmy się jakby tak bardzo szukać gdzieś naszego błędu. Wydawało nam się, że jesteśmy takimi bardzo przezornymi i wyczulonymi na różne kwestie rodzicami. Jagna jest najmłodszą córką. Jagna jest Czyli najmłodszą. Jesteście doświadczeni, jeśli chodzi o Jesteśmy doświadczeni, tak. Wydaje się nam, ale teraz z perspektywy czasu oczywiście ja widzę pewne sygnały, tak? Pamiętam jakieś takie różne
symptomy, które mogły o czymś świadczyć. Z drugiej strony, jak rozmawialiśmy z ordynatorem, no to tak naprawdę to się rozgrywa tak szybko, tak dynamicznie ta choroba, że równie dobrze, no nie wiem, morfologia miesiąc wcześniej mogłaby wcale niczego nie wykazać. Panie Krzysztofie, dobrze, skoro mówi Pan o tym, że teraz zupełnie inaczej Pan do tego podchodzi, i z punktu widzenia swojego doświadczenia mógłby Pan coś powiedzieć na ten temat. Tam są rodzice. Co chciałby Pan powiedzieć rodzicom o profilaktyce, ale też o tym, co zrobić, jak uprzedzić tego podstępnego wroga? Jasne. Ja raczej zdałbym się, chyba nikt z rodziców nie robi profilaktycznie raz w miesiącu morfologii swojemu dziecku. Raczej bardzo ryzykowny temat. Dziecko chyba żadne nie lubi być kute i raczej staramy się tego unikać, ale coś, co powinno zwrócić naszą uwagę, albo coś, jaką postawę powinniśmy przyjąć, to być rodzicem, który patrzy na swoje dziecko i obserwuje je i patrzy w taki sposób, gdzie jeśli infekcja, która jest infekcją krótką, jest nagle dziwnym tropem albo dziwnym sposobem wydłuża się albo powoduje, że to dziecko zachowuje się w inny sposób niż zwykle, to powinno wzbudzić nasz niepokój i powinno gdzieś tam spowodować, że my będziemy, sprawdzimy to, nie zbagatelizujemy albo nie zignorujemy tego sygnału, bo to tak może być, że powinniśmy po prostu obserwować, jak dobry obserwator. Znamy swoje dzieci, wiemy, jak one się zachowują. Jeśli one by się zachowywały inaczej, to powinniśmy być dociekliwi. Trochę profilaktyki, ta onkoczujność, choćby badanie, zwykłe badanie ogólne krwi. Czy już z tego będzie można się zorientować, że coś się dzieje nie tak? Najprawdopodobniej tak. Oczywiście, jakby to zgadza się, chociaż jak się okazuje, no nie wszystkie z tych chorób można od razu rozpoznać w morfologii, w tej takiej ogólnej morfologii, bo one wcale nie muszą nam jeszcze odpowiedzieć na to w taki sposób, więc to może wręcz uśpić naszą czujność, tak? Ale to, jak się dziecko zachowuje, to ja pamiętam, wracając, nie wiem, To były takie rzeczy, które się dopiero łączą w całość po fakcie. Ja pamiętam, że ciężko mi było Jagnę dobudzić do przedszkola. Ona ostatecznie wstawała na fajnej energii, ale ona taka była w pewnym momencie i w jakimś tam okresie krótko przed chorobą była trochę inna. Może to już było to, może to w ogóle jest tylko moja wyobraźnia, ale były takie drobiazgi, które gdzieś tam mi... Potem się połączyły w obrazy. Tak, bo ja sygnalizowałem. Tak. Rozmawialiśmy z Anią, ale ona ma siniaków. A Jagna, skąd masz te siniaki? A, bo tu mnie ktoś kopnął. A tam się wywróciłam, bo tam je popchnęła. W przedszkolu, gdzieś tam w szkole. Więc, tak. A my jakby widząc codziennie dziecko, tak, no nie potrafiliśmy stwierdzić, że tych siniaków jest za dużo, jest więcej. Tak. Albo raczej, że ma taką tendencję. No, w tym momencie jakby zupełnie inaczej na to patrzymy. Wielu rodziców mówi, że wbrew na przykład opiniom innych szli za swoim instynktem, bo ten instynkt im podpowiadał duże rzeczy, że na przykład być może ktoś próbował lekceważyć to, że właśnie te siniaki, że coś, ale oni jakoś tak instynktownie wyczuwali, że coś jest na rzeczy i prosili właśnie o to, żeby zrobić badania, żeby przyjrzeć się bardziej. Ten instynkt tu się bardzo przydaje. Należy mu wierzyć? Zdecydowanie. Zdecydowanie. Ja pamiętam też, jak lekarz skierowała nas na morfologię i tego dnia tam też jakby to była godzina jakaś popołudniowa albo przynajmniej około południowa, więc jakby normalnie ta diagnostyka jest prowadzona z rana, więc sugerowano mi, że może w takim razie z rana, a się gdzieś upierałem, żeby to zrobić koniecznie dzisiaj. Jakby, od razu jak... Tak, od razu, kiedy... Zaraz po wizycie. Więc jakby... Już wcześniej jakby były jakieś drobiazgi, ale one były trochę gdzieś tam podszyte i ukryte pod tą infekcją, więc człowiek trochę zdaje się na lekarzy, którzy ordynują jakieś kolejne inhalacje albo jakieś leki, później zmieniają te leki, szukają dalej.
Okej, tak może być, ale powinniśmy też być tymi rodzicami. My tak też robiliśmy z naszymi dziećmi i z nią też wcześniej, bo miała jakąś taką nietolerancję. Sądziliśmy, że nietolerancję laktozy, bo ją często bolał brzuszek. Bardzo wnikliwie szukaliśmy, robiliśmy wszystkie testy. Tam się okazało, że nie ma żadnej nietolerancji. Ale tutaj zdecydowanie, jeśli coś trwa dłużej albo wygląda inaczej, powinno wzbudzić nasz niepokój. Na jakim jesteście teraz etapie leczenia? Co mówią lekarze? Jesteśmy, nasz protokół leczenia zakłada 4 etapy chemii. Skończyliśmy 3. Wydaje się, jakby te wyniki, które mówią o, które pokazały badania genetyczne i kolejne biopsje po każdym bloku, one pokazują, że ona dobrze toleruje to leczenie. Te powikłania póki co one jakby są pod kontrolą i wydaje się, że idziemy w dobrym kierunku. Odeszliśmy od tej ścieżki przeszczepowej, która na pewno wymaga dużo więcej energii, zarówno od dziecka, jak i od rodziców. Wydaje się, że idziemy w dobrym kierunku i czeka nas jeszcze jeden etap. Na razie też wracamy jeszcze z tego 3, więc czekamy na odbicie tych wyników. Trzymamy mocno kciuki za Was, za Jagnę. Będziemy z Wami, będziemy obserwować, co się dzieje. I po raz kolejny apelujemy, bądźmy onkoczujni. Zdecydowanie onkoczujni. Dziękuję, pan Krzysztof, tata Jagny. Dziękuję.